Gość Radia Płońsk. Lekarz Magdalena Krajewska, a nawet nie owijając w bawełnę instalekarz, gości dzisiaj w studiu Radia Płońsk, ale spokojnie, tematy covidowe nie będą dzisiaj królowały. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Też się cieszę, że nie będą w końcu. Gwałtowny wzrost i wahania temperatur, które możemy obserwować za naszymi oknami, delikatnie mówiąc, niedobrze wpływają na nasz organizm. Z jakimi problemami możemy mieć na co dzień do czynienia? Jest teraz dużo infekcji, to muszę przyznać. Dużo przeziębień, takich popularnych katar, kaszel, czasem podwyższona temperatura, w szczególności u dzieci, a wszystko wynika z tego, że te temperatury same w sobie też trochę wpływają, ale to, jak my żyjemy w domu, najbardziej wpływa. To, że mieszkamy w większości w blokach, to, że raz jest ciepło, raz zimno na dworze, a my tych grzejników nie przykręcamy. No i jest za gorąco, za duszno. Powietrze jest takie, że się ciężko oddycha, wysusza to nasze śluzówki, co w większości powoduje infekcje. 24 godziny na dobę w takim razie otwarte okna i wietrzymy cały czas? No może bez przesady, ale dbać o to, żeby nie było za gorąco, za duszno, sprawdzać tą wilgotność w mieszkaniu, pranie sobie rozłożyć, jeżeli nie mam jakichś nawilżacza powietrza, to też jest dobry sposób. No i wietrzyć, jak najbardziej wietrzyć, chodzić też z domu, trochę na to słońce, które co chwilę się pojawia jednak. A jak z tym brakiem naszej odporności walczyć? Jest jakiś sprawdzony sposób na nagłe jej zwiększenie? No nie. Cały rok niestety trzeba o to dbać i walczyć jak najbardziej. O spadek łatwo. O wzrost już gorzej, bo na przykład nagły stres, który nas złapie, to potrafi to, co budowaliśmy przez długo, bardzo osłabić. Więc staramy się dbać o siebie i o swoją psychikę, i o swoje ciało, i o swój organizm w środku, i to, jak się odżywiamy. No i te spacery teraz też jak najbardziej są wskazane. Kiedyś już chyba rozmawialiśmy, że witamina D jest takim najlepszym czynnikiem wzmacniającym naszą odporność. I powinniśmy w szczególności zażywać jesienią i zimą, prawda? Ale to nie oznacza, że wiosną i latem powinniśmy z niej zrezygnować. No, z mojego doświadczenia ja spędziłam teraz sezon na Mazurach i po sezonie zrobiłam sobie poziom witaminy D i nadal miałam niedobór. Więc te niedobory są. A słoneczne lata. A słoneczne bardzo. Myślę, że możemy zawsze sprawdzić ten poziom. Nie ma co przesadzać też z przewitaminyzowaniem się, bo to też się zdarza. Dobrze sprawdzać poziom witaminy D, ale niestety w naszym społeczeństwie są braki, niedobory. A jakieś są naturalne sposoby, żeby wzmocnić naszą odporność i poziom witaminy D w organizmie? Tak, jak najbardziej wychodzenie na dwór, w szczególności po południu, tak godzina od 12 do 15, 15, 16 nawet. Są te godziny, gdzie to słońce jest najlepsze. Więc pokazywać trochę ciała na chwilę. Oczywiście nie w lato, żeby nie poparzyć się, ale teraz jak najbardziej można. No i dieta. Ryby. Jest taka dieta, która podwyższa poziom witaminy D, jak najbardziej można się postarać. Nie jest to tak jak słońce, niestety, ale jak najbardziej można. To jeszcze o ubiór podpytam. Rano zimno, w południe wręcz upalnie. No to co zrobić, żeby się nie przegrzać i w to piękne popołudnie jednak dobrze się ubrać? Na cebulkę. Dużo warstw, jak najbardziej. A żeby potem to wszystko w ręku trzymamy. Te kurtki i bluzy, które za dużo mamy. No niestety, trzeba jakiś system sobie opracować, ale trzeba się rozbierać, ubierać i nie przegrzać. Bo naprawdę to przegrzewanie i dla dzieci małych jest teraz najgorsze. Jeszcze tylko o dzieci chciałem podpytać. One też cały czas zażywają witaminę D, a może dla dzieci jakieś są też sprawdzone sposoby, żeby ono było odporne? No bo jednak dzieci szybko łapią wszelkie infekcje. To znaczy, to też trzeba, daj proszę go sprostować. Ponieważ nadmiar witaminy D w naszym organizmie też nie naszej odporności tutaj nie wzmocni, ale niedobór jej wpływa na naszą odporność. Więc małe dzieci do pierwszego roku życia wszystkie powinny, bez względu na to, jaki ten poziom witaminy D byśmy oznaczyli, gdybyśmy chcieli, powinny przyjmować witaminę D. Później, możemy oznaczyć i sprawdzić, czy są niedobory. Dużo zdrowia w takim razie życzymy. Magdalena Krajewska, serdecznie dziękuję za wizytę i rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.